Przed Państwem kandydatki do tytułu Miss Ziemi Michałowskiej 2014. To będzie pierwsza prezentacja w strojach wieczorowych.
Proszę Państwa, oto one. 13 kandydatek do tytułu Miss Ziemi Michałowskiej 2014. Wielkie brawa! Za chwilę poznają Państwo bliżej kandydatki, ale teraz muszę powiedzieć o grupie ludzi, która będzie miała bardzo, ale to bardzo ciężki wieczór. Ja im serdecznie współczuję. Spośród tylu pięknych kandydatek wybrać tę jedyną. Będzie to bardzo trudne. Pozwolę Państwu, że przedstawię jurorów naszej dzisiejszej zabawy, bo traktujemy to oczywiście jako zabawę. Uwaga, uwaga, bardzo proszę o brawa. Skład jury wchodzi pan Leszek Wałdowski, przewodniczący i właściciel firmy Widox. Witamy bardzo serdecznie. Jury wyborów Miss Ziemi Michałowskiej 2014. W skład jury wchodzi także pan Andrzej Kopistecki, Urząd Miasta Brodnicy. Powitajmy również gorąco Sandrę Szlązak, Miss Ziemi Michałowskiej 2013. Poproszę o brawa dla Agnieszki Lamparskiej-Wyćkowskiej, fotografa i współwłaściciela Zakładu Fotograficznego. Witamy panią Agnieszkę. Kolejna pani z jury, Karolina Skiba, reprezentuje panią Annę Śliwińską, właścicielkę Zakładu Fryzjersko-Kosmetycznego. To nasz kolejny juror. W skład jury wchodzi także pani Justyna Kalisz, właścicielka Szkoły Języków Obcych SEIT. Witamy. Przed trudnym wyborem stanie również pani Beata Wątorowska, właścicielka salonu kosmetycznego. A także pan Piotr Wiśniewski, współwłaściciel sieci dyskotek. To kolejny z jurorów. Witamy. Pani Anna Brążkiewicz-Piasecka, Perfekt Nieruchomości, kolejna jurorka naszego spotkania. W skład jury wchodzi też pan Daniel Bandrowski, fryzjer i właściciel zakładu fryzjerskiego. Witamy. Oraz pan Karol Drozdowski, który reprezentuje biuro podróży Autoline. No muszą Państwo przyznać, to będzie dla nich bardzo ciężki wieczór, a dla Państwa też, bo przed Państwem również wybór Miss Publiczności. Proszę Państwa, to była pierwsza prezentacja w strojach wieczorowych, to ja myślę, że Państwo chcieliby czegoś dowiedzieć się o kandydatkach do tytułu Miss Ziemi Michałowskiej 2014. Bardzo proszę, przed Państwem z numerem pierwszym Angelika Manerowska. Proszę ją zachęcić. Nazywam się Angelika Manerowska i mam 17 lat. Uczę się w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Brodnicy o profilu społeczno-prawnym. Uwielbiam podróże, dlatego w przyszłości marzę o zawodzie stewardesy. Teraz jednak swój wolny czas poświęcam na naukę języków obcych, jak i na moje hobby, jakim jest fotomodeling, który choć na chwilę pomaga mi oderwać się od rzeczywistości. Uwielbiam nowe wyzwania i jestem gotowa je podjąć. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Dziękujemy. Kandydatka z numerem pierwszym Angelika Manerowska. Wielkie brawa. A przed Państwem już za chwilę z dwójką Natalia Sopiecka. Bardzo proszę. Kandydatka z numerem drugim. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Natalia Sopiecka. Mam 19 lat i jestem rodowitą brodniczanką. Uczę się w technikum o profilu kucharz. W przyszłości chciałabym otworzyć własną restaurację. Nie tylko z tego powodu, że uczę się w tym kierunku, ale również dlatego, że uwielbiam spędzać czas na odkrywanie nowych przepisów. Interesuję się sportem oraz muzyką. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Kandydatka z numerem drugim, Natalia Sowiecka. A ja poproszę do mikrofonu kandydatkę z numerem trzecim, to Urszula Łukowska. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Urszula Łukowska, mam 18 lat. Uczę się w trzeciej klasie technikum informatycznego. W przyszłości zostanę grafikiem komputerowym. Jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia i aktywną. Dlatego należę do Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy. Bardzo lubię śpiewać. Wtedy czuję się wolna i zrelaksowana. Jednak największą radość sprawia mi występowanie dla ludzi. A nie to, gdy słucha mnie tylko prysznic. Dziękuję. Urszula Łukowska, kandydatka z numerem trzecim. A ja zapraszam z czwórką Martę Siemionkowską. Marta Siemionkowska, kandydatka z numerem czwartym.
Państwu. Nazywam się Marta Siemiątkowska. Mam 17 lat. Uczę się w pierwszym liceum ogólnokształcącym o profilu psychologiczno-pedagogicznym. Uwielbiam biegać oraz jeździć na rolkach. Gdy się nudzę, zaczynam sprzątać. Dla wielu wyda się to dziwne, lecz mi sprawia to wielką przyjemność. W przyszłości chciałam zostać tłumaczem. Dziękuję. Dziękujemy również z czwórką Marta Siemiątkowska. A przed Państwem z numerem 5 Dagmara Gołba. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Dagmara Gołba. Mam 19 lat. Uczę się w 3 klasie szkoły o profilu fryzjerskim. Lubię wszystko, co związane z urodą i pięknem. Dlatego w tym kierunku zamierzam się dalej kształcić. Jestem osobą kreatywną, ambitną, co w tej dziedzinie jest niezbędne, aby odnosić sukcesy. W wolnych chwilach lubię jazdę na rolkach. Pozwala mi to zadbać o zdrowie i kondycję. Doza adrenaliny dostarcza mi sport żużlowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dagmara Gołba z numerem 5. Zapraszam kandydatkę z numerem 6. To Patrycja Łukasik. Witamy. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Patrycja Łukasik. Mam 16 lat. Uczę się w Technikum Ekonomicznym w Brodnicy. Moim marzeniem jest zwiedzić Egipt. Bardzo lubię zwierzęta, dlatego w domu mam hodowlę szczurów oraz psa. Dziękuję. Dziękujemy. Patrycja Łukasik, kandydatka z numerem 6. O, no, proszę Państwa, ja pociągnę ten temat jeszcze, proszę mi wierzyć. Jeszcze będzie spotkanie z kandydatkami, będzie czas na rozmowę. Przed Państwem z 7 Jowita Glinka. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Jowita Glinka, mam 17 lat i mieszkam w Brodnicy. Uczę się w 2 klasie 1 liceum ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-pedagogicznym. W przyszłości chciałabym studiować psychologię. Preferuję aktywny tryb życia, dlatego w wolnych chwilach lubię grać w siatkówkę. Staram się rozważnie kierować swoim życiem i podejmować rozsądne decyzje, bo wiem, że kowalem losu jest każdy z nas. Dziękuję i życzę Państwu udanego wieczoru. Rozsądna. Taglinka z numerem 7. Z numerem 8 zapraszam już w tej chwili do mikrofonu Dagmarę Majewską. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Dagmara Majewska, mam 17 lat. Uczę się w Technikum Ekonomicznym w Brodnicy. W życiu cenię sobie szczerość i niezależność. Wolne chwile poświęcam moim pupilom kotom. Potrzebują one wiele uwagi, zabawy oraz pielęgnacji. Zajmuje to sporo czasu, ponieważ mam ich aż 5. Marzeniem, które zrealizuję w przyszłości, jest adopcja dziecka. Życzę Państwu udanego wieczoru. Dziękuję. Dziękujemy. Dagmara Majewska z numerem 8. Kolejną kandydatką do tytułu Miss Ziemi Michałowskiej 2014 jest Wiktoria Jackiewicz, kandydatka z numerem 9. Dobry wieczór. Nazywam się Wiktoria Jackiewicz, mam 17 lat i mieszkam w Świdzinie. Uczę się w 1 liceum ogólnokształcącym w Brodnicy o profilu mundurowym. W przyszłości chciałam służyć w wojsku. Bardzo lubię jeść, przez co wszystkie pieniądze zawsze wydaję na pizzę. W życiu dużą wartość mają dla mnie wspomnienia, dlatego w każdej możliwej chwili robię zdjęcia, by móc zatrzymać czas i wrócić do niego w każdym momencie. Dziękuję. Dziękujemy również. Wiktoria Jackiewicz z numerem 9. Z 10 w wyborach Miss Ziemi Michałowskiej 2014 wystartuje Jagoda Paszota. Witamy! Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Jagoda Paszota. Mam 16 lat. Uczę się w 1 liceum ogólnokształcącym w Brodnicy o profilu matematyczno-fizycznym. Bardzo lubię sport. Moją pasją są podróże. Na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze sprecyzowanych planów, jednakże mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni, ponieważ pytania o moją przyszłość ciągle nurtują moich rodziców. Słyszę je codziennie, podczas śniadania, obiadu i kolacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 10 Jagoda Paszota, a przed Państwem z numerem 11 Maja Chwałek. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Maja Chwałek. Uczę się w 2 klasie 3 liceum ogólnokształcącego w Brodnicy. Moją pasją jest taniec, który pozwala mi na odrobinę szaleństwa. To właśnie na scenie Brodnickiego Domu Kultury jako mała dziewczynka stawiałam swoje pierwsze kroki taneczne.
Jednak obecnie większą część mojego życia zajmuje motoryzacja, a moim marzeniem, może i dość przyziemnym, jest jak najszybciej zdać egzamin na prawo jazdy. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Maja Chwałek, kandydatka z numerem 11, a z 12 przed Państwem Magdalena Lisińska. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Magdalena Lisińska. Mam 16 lat. Interesuję się muzyką, jazdą konną, podróżowaniem, a w szczególności Japonią. Moim marzeniem jest zwiedzić cały świat. Wiem, że to niemożliwe, ale marzenia napędzają nas do życia i sprawiają, że każdy dzień chcemy zamienić w niezapomnianą przygodę. W ludziach cenię pewność siebie, a nie znoszę spojrzenia na świat przez pryzmat pozorów czy stereotypów. Dziękuję. Dziękujemy również. Magdalena Lisińska, kandydatka z numerem 12. I przed Państwem z 13 Mirella Zielińska. Wielkie brawa, powitajmy. Dobry wieczór, nazywam się Mirella Zielińska, mam 16 lat, uczę się w gimnazjum w Bratianie. Moim marzeniem jest zostać modelką oraz poznać słynną modelkę Annę Rubik. Jestem tutaj, aby udowodnić sobie i innym, że kopciuszek też czasem może być piękny oraz poczuć się wyjątkowo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, to była pierwsza prezentacja kandydatek do tytułu Miss Ziemi Michałowskiej 2014. Bardzo proszę jeszcze o wielkie brawa dla wszystkich. Tym razem będzie to prezentacja w strojach kąpielowych. Zapraszam!
Just watch and you too will be sold. It's called
powiedzieć. Reakcja Państwa jest niesamowita. Ja przypomnę, że Państwo wybierają swoją miss. Państwo wybierają, Państwo mają bardzo trudne zadanie. Ale trudne zadanie ma też jury naszego spotkania. Jury w składzie Leszek Wałdowski, Andrzej Kopistecki, Sandra Ślązak, Agnieszka Lamparska-Wyczkowska, Karolina Skiba, Andrzej Miętkiewicz, Justyna Kalisz, Beata Pontorowska, Piotr Wiśniewski, Anna Brążkiewicz-Piasecka, Daniel Bandrowski i Karol Drozdowski. Jury wybiera miss, wicemiss i drugą wicemiss. I proszę Państwa, to jest fantastyczne akurat w przypadku wyborów tu w Brodnicy, że te wybory są absolutnie jawne. Jury jest tutaj, jury tu pracuje, tu wybiera i to jest naprawdę niesamowite. Wielkie brawa jeszcze raz dla jury, poproszę. A ja wspominałem Państwu, że bardzo lubię ten moment w programu. Za chwilę jury wybierze najlepszą szóstkę finałową, ale myślę, że Państwo teraz dowiedzą się czegoś jeszcze o kandydatkach. Państwo słuchali tej prezentacji, w związku z tym teraz trzeba troszeczkę ten temat rozwinąć. Zapraszam do mikrofonu kandydatkę z numerem pierwszym, Angelikę Manerowską. No proszę Państwa, troszeczkę dodajcie jej odwagi. Angelika Manerowska wspominała o tym, że chciałaby zostać stewardesą. Co Cię fascynuje właśnie w tym zawodzie, stewardesy? Od zawsze fascynowały mnie podróże. Tuż po zakończeniu studiów będę wiedziała, że nadejdzie najlepszy moment, aby połączyć pracę z pasją. Satysfakcją z wykonywania zawodu jest możliwość ciągłego podróżowania, poznawania codziennie nowych osób, a także wspólnego kontaktu. Uważam, że kto pokocha tę pracę, nie będzie w stanie zamienić jej na żadną inną. Dziękuję. I tego oczywiście życzymy. I jeszcze jedno pytanie. Wspominałaś o sesjach zdjęciowych. Dlaczego akurat w wolnym czasie to lubisz? Całość sesji zdjęciowej stanowi spotkanie z samą sobą. To właśnie wtedy czuję się piękna i wyjątkowa. Spędzanie mojego wolnego czasu na pozowaniu przed obiektywem to prawdziwa przyjemność i podróż w głąb siebie, która pozwala odkryć nam zakamarki naszej osobliwości. Dziękuję. Dziękujemy. Angelika Manerowska, kandydatka z numerem pierwszym. Dziękujemy serdecznie. A propos sesji zdjęciowych, przypomnę, że fotoreporterzy też wybierają swoją miss, a ja zapraszam do mikrofonu kandydatkę z numerem drugim, to Natalia Sobiecka. Natalia wspominała o restauracjach. Jakiego typu restaurację otworzysz, jeżeli ci się uda? Na pewno w swojej restauracji prowadziłabym kuchnię polską, ponieważ uwielbiam polskie jedzenie, ale również kuchnię włoską, ponieważ uwielbiam, gdy potrawa zawiera dużo warzyw i przypraw. Dziękuję bardzo. No, dziękujemy. Życzymy smacznego przy okazji. I aby Państwo trafili do restauracji kiedyś, Natalii, a jeszcze jakie miasto w Polsce wybrałabyś, gdybyś tam mogła na przykład wybudować dom i zamieszkać? Na pewno Mazury na wsi. Najlepiej nad jeziorem, ponieważ uwielbiam ten krajobraz. No, czyli jednak nie miasto, ale miejsce poza miastem. I bardzo dobrze. Dziękujemy serdecznie. Kandydatka z numerem drugim, Natalia Sobiecka. A przed Państwem z trójką Urszula Łukowska. Zapraszam. No i pytanie też będzie dotyczyło tej prezentacji. Skąd Tobie przekonanie, że zostaniesz grafikiem komputerowym? Jestem osobą stanowczą i uparcie dążę do wyznaczonego celu, dlatego zostanę, a nie chciałabym zostać grafikiem komputerowym. Zrobię wszystko, by moje marzenie się spełniło. No, a mówi się, że osobom, ludziom ładnym jest łatwiej w życiu. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Słowo ładne jest pojęciem względnym, ponieważ każdy patrzy w innych kategoriach. Sądzę, że ludziom uśmiechniętym jest łatwiej w życiu, ponieważ uśmiechając się do drugiego człowieka, on odwzajemnia się tym samym, a także dobrym słowem i dobrym gestem. No to jeszcze o uśmiech bardzo piękny poprosimy. Kandydatka z numerem trzecim, Urszula Łukowska. Dziękujemy serdecznie. A przed Państwem z czwórką Marta Siemiątkowska. Zapraszam. Wspominałaś o tym, że chciałabyś zostać tłumaczem, ale gdyby ci się nie udało, to jaki inny zawód by cię zainteresował? Jeżeli nie udało mi się zostać tłumaczem, myślę, że sprawdziłabym się w zawodzie jako pedagog szkolny. Lubię kontakt z dziećmi, to jest dla mnie najważniejsze. I dlaczego nie? Chcieli Państwo mieć w szkole takiego pedagoga, prawda? A jeszcze, dlaczego akurat, to było też interesujące, dlaczego akurat sprzątanie jest Twoim pomysłem na nudę? Sprzątanie pozwala mi się wyciszyć, jest również formą relaksu dla mnie, gdyż mogę choć na chwilę oderwać się od szkolnych obowiązków. Pewnie, że tak. A proszę Państwa, ja tylko dodam, dziękujemy, dodam, że podczas sprzątania naukowcy obliczyli, że się gubi bardzo dużo kalorii, spala się. W związku z tym, panie, przypomnijcie o tym jutro facetom w sobotni poranek,
że przy sprzątaniu można też schudnąć. Dziękujemy bardzo serdecznie. To była kandydatka z numerem 4, Marta Siemiątkowska, a przed Państwem z piątką Dagmara Gołba. Zapraszam. Dagmara wspominała o sporcie żużlowym. Co Ci się podoba w tym sporcie? Fascynację tym sportem zaszczepił mi tata, który już od dziecka zabierał mnie na żużel. Uwielbiam ten sport, tą zdrową rywalizację, adrenalinę, ryk silników na całej długości i szerokości toru. Dziękuję. Dziękuję. Ja byłem raz w życiu na żużlu i nawet nie pamiętam, w którą stronę oni jeżdżą, ale sport oczywiście to jest nasz, że tak powiem, bardzo ważny tu w regionie, no nie ukrywajmy, ale to jest fascynatka zainteresowana żużlem. A powiedz jeszcze, wspominałeś, że w przyszłości będziesz fryzjerem. Skąd fascynacja tym właśnie zawodem? Fryzjerstwo umożliwia mi kontakt z ludźmi o różnych osobowościach. Daje możliwość wpływania na ich wizerunek. Inspiracje czerpię z czego tylko się da. Pogłębiam swoją wiedzę poprzez kursy i szkolenia. Poza tym uwielbiam makijaż, dlatego zamierzam kontynuować naukę, a następnie studiować kosmetologię. Zajmę się tym profesjonalnie. Dziękuję. Tego życzymy. Dagmara Gołba, kandydatka z numerem 5. Dziękujemy serdecznie. A przed Państwem z szóstką już teraz Patrycja Łukasik. No i teraz nawiążę do tego, co Państwa też zainteresowało, bo Ty wspominałaś, że masz w domu hodowlę szczurów. Dlaczego akurat szczury, a nie inne zwierzątka? Dlatego, że moim zdaniem szczury są bardzo dobrymi i łagodnymi zwierzętami i od małego dziecka chciałam mieć szczura. Dziękuję. No, proszę Państwa, jedni mają kotka, inni pieska, Patrycja uwielbia szczury. No dlaczego nie? A wspominałaś też jeszcze, nawiążę, co chciałabyś zobaczyć w Egipcie? Najbardziej w Egipcie chciałabym zwiedzić muzeum usytuowane na świeżym powietrzu, dlatego że jest to największe muzeum na całym świecie. No to dziękuję. Życzymy Ci oczywiście, abyś swoje marzenia spełniła. Patrycja Łukasik, kandydatka z numerem 6. A ja zapraszam do mikrofonu Jowitę Glinkę, to kandydatka z numerem 7. Jakie wartości uważasz za najcenniejsze, najważniejsze w tym współczesnym świecie? Według mnie do najcenniejszych wartości we współczesnym świecie zaliczymy przede wszystkim zdrowie i miłość. Człowiek zdrowy to człowiek szczęśliwy, który patrzy daleko w przyszłość. W życiu każdego z nas ważną rolę odgrywa miłość. Jest to niezwykłe uczucie, dzięki któremu czujemy się bezpiecznie. Dziękuję. Piękne słowa. A w takim razie wyobraź sobie, że trafiasz do jakiegoś centrum sportów ekstremalnych, dostajesz zaproszenie, możesz poszaleć. Który sport wybrałabyś dla siebie? Na pewno podziękowałabym za zaproszenie, jednak nie skorzystałabym z niego, ponieważ nie wiem, czy w pełni wykonałabym to zadanie. Wolałabym podarować je mojemu szesnemu. Myślę, że byłaby to dla niego wielka niespodzianka, a zarazem prezent imieninowy. Dziękuję. No proszę, twardo stąpająca po ziemi Jowita Glinka, kandydatka z numerem 7. A przed Państwem już za chwilę z 8 Dagmara Majewska. Bardzo proszę. Dagmara wspominała, że jej marzeniem jest adopcja dziecka. W życiu ważne jest podzielić się miłością, więc bardzo chciałabym uszczęśliwić jakieś dziecko, dając mu poczucie bezpieczeństwa oraz szczęścia. Dziękuję. No, dziękujemy. I jeszcze jedno pytanie. Wspominałeś, że lubisz koty. Co spowodowało, że masz ich aż taką liczną gromadkę? Uwielbiam wszystkie zwierzęta, a koty perskie to nasza rodzinna pasja. Każdy z nich ma swój indywidualny charakter, więc znalazłem nas swój dom. Kocham je za ich bezinteresowną miłość do ludzi. Dziękuję. Dziękujemy, no ale myślę, że nie mogłabyś raczej spotykać się w tym samym czasie z Patrycją, bo ona ma hodowlę szczurów, ale gratulujemy. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie. To Dagmara Majewska, kandydatka z numerem 8, a przed Państwem z 9 Wiktoria Jackiewicz. Zapraszam. Też powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy. Mówiłaś, że no właśnie, czy kobieta może być żołnierzem, czy jakoś tak może realizować się w tym zawodzie? Tak, uważam, że kobieta może realizować się w zawodzie żołnierza, ponieważ wojsko to nie tylko trzymanie karabinu. Powszechnie uważa się, że kobiety łagodzą obyczaje. Ich obecność, na przykład na misjach pokojowych, zapewniłaby komfort i poczucie bezpieczeństwa kobietom i dzieciom z terenów zagrożonych wojną. Dziękuję. No a poza tym, jakie piękne mielibyśmy wojsko, prawda? Dziękujemy. Jeszcze... Jakie wspomnienie sprawia, że na Twojej twarzy pojawia się uśmiech? O, taki. Wiele wspomnień. W
wywołuje uśmiech na mojej twarzy, ale najmilej wspominam okres dzieciństwa. Niektórym może to się wydać banalne i oklepane, ale dla mnie te czasy były prawdziwe. Dziękuję. Dziękujemy. To była Wiktoria Jackiewicz, kandydatka z numerem 9. A ja zapraszam przed Państwem z 10 Jagoda Faszona. Bardzo proszę. Ty wspominałaś też, że przy śniadaniu, obiedzie, przy kolacji rodzice no bardzo, tak naprawdę martwią się o Twoją przyszłość? Tak, moi rodzice bardzo często myślą o mojej przyszłości, ponieważ od zawsze miałam mnóstwo pasji, które dość często zmieniałam. Kiedyś mi się to podobało, ponieważ mogłam spróbować wielu rzeczy. Jednak teraz najważniejsze jest wybranie tej najlepszej drogi na przyszłość. Dziękuję. No i oczywiście tego życzymy. A czy masz coś takiego, co zrobiłaś w życiu? Coś, czego na przykład więcej byś nie powtórzyła? Nie, jeszcze nie zrobiłam takiej rzeczy, której bym nie powtórzyła. Wszystko, co się stało, miało wpływ na to, co jest teraz. Każda nasza decyzja, nieważne czy dobra, czy zła, wzbogaca nas o nowe doświadczenia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jagoda Faszona, kandydatka z numerem 10. Zapraszam kandydatkę z numerem 11. Przed Państwem Maja Chwałek. Pytanie, bym powiedział, czy jako mała dziewczynka miałaś jakieś takie skryte marzenie, którego nie udało Ci się spełnić? Owszem, poza pragnieniem bycia dentystą czy supergwiazdą, zawsze chciałam spędzić noc w supermarkecie. Podobały mi się kolorowe, równo ułożone produkty na półkach, szczególnie alejki ze słodyczami i zabawkami. Okazało się, że miłość do słodyczy nie mija z wiekiem, bo dziś swoje łóżko postawiłabym właśnie na alejce ze słodyczami. Całkowicie rozumiem. Bardzo, myślę, że dobre. Piękne marzenie, oby się kiedyś spełniło. A jeszcze, skąd w Twoim życiu wspominałeś zainteresowanie motoryzacją? Myślę, że zamiłowanie do motoryzacji zostało mi przekazane w genach. Mój tata w najmłodszych latach brał udział w wyścigach rallycrossowych, a teraz jest współzałożycielem brodnickiego VW Teamu, który zrzesza fanów tej marki. Wybieramy się wspólnie na liczne zloty motoryzacyjne, dzięki którym mogę realizować moją drugą pasję, jaką jest fotografia. Mogę zatrzymać wtedy najwspanialsze chwile, które przeżywam wspólnie z rodziną. Dziękuję bardzo. Maja Chwałek, kandydatka z numerem 11. Zapraszam do nas Magdalenę Lisińską. Magdalena Lisińska, kandydatka z numerem 12. Magdalena wspominała, że interesuje się Japonią. Dlaczego akurat ten kraj? Na początku kolega polecił mi obejrzenie japońskiej bajki anime. I tak przyrodziło się to w większą fascynację. Bardzo podoba mi się to, jak ten kraj różni się od naszego. Marzę o tym, by przejść się po dzielnicy Harajuku, ulubionym miejscu młodzieży reprezentującej najróżniejsze subkultury japońskie. Dziękuję. Dziękujemy, życzymy, aby marzenie się spełniło oczywiście. I nam powiedz, gdyby twoje serce mogło przybrać kształt jakiegoś przedmiotu, co by to było i dlaczego akurat? Wydaje mi się, że byłby to kłębek poplątanej wełny, ponieważ sądzę, że mój charakter jest dość trudny. Jednak jeśli uda już się to rozwiązać, to może nawiązać się ciekawa znajomość. Dziękuję. Dziękujemy. Magdalena Lisińska, kandydatka z numerem 12. A przed Państwem już teraz z 13 Mirella Zielińska. Zapraszamy. Wspominałaś w prezentacji, że Twoim marzeniem jest poznać słynną modelkę Anię Rubik. Powiedz nam, dlaczego akurat ona? Tak, to prawda. Chciałabym poznać Annę Rubik, ponieważ jest to osoba, która osiągnęła w życiu bardzo duży sukces w branży modelingu. Poznanie jej dałoby mi możliwość uzyskania wskazówek i porad, które pomogłyby mi w rozwoju własnej kariery. Jedną rzeczą, jaką nas łączą, są długie nogi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze pytanie. Wspominałaś o tym, że interesujesz się fotografią. Możesz powiedzieć, jakie zdjęcia najchętniej wykonujesz? Najchętniej wykonuję zdjęcia krajobrazów i natury, ponieważ sprawia mi to przyjemność. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Mirella Zielińska, kandydatka z numerem 13. Proszę Państwa, przypomnę, to kandydatki się prezentowały, jury wybiera najlepszą szóstkę. Podziękujmy wszystkim uczestniczkom tegorocznych wyborów. Bardzo, bardzo.
AutoLine zadecydowało. Ja właśnie otrzymałem wyniki. No i teraz je Państwu przedstawię. Oczywiście jeszcze chwila niepewności. Uwaga, uwaga. Przedstawię Państwu finałową szóstkę dzisiejszego spotkania, dzisiejszych wyborów Miss Ziemi Michałowskiej 2014. Jury wybrało 6 finalistek i do finału przechodzi kandydatka z numerem 9, Wiktoria Jackiewicz. Kolejna finalistka to Jowita Glinka, kandydatka z numerem 7. Finalistką wyboru Miss Ziemi Michałowskiej 2014 jest też Jagoda Paszota, 10. Czwarta finalistka to Angelika Manerowska z numerem 8. I jeszcze przedostatnia finalistka, to oczywiście nie jest absolutnie kolejność, Marta Siemiątkowska z 4. No i proszę Państwa, w finale zostało jeszcze jedno miejsce. To kandydatka z numerem 11, Maja Falek. Proszę Państwa, to jest finałowa szóstka. A ja tylko przypomnę, że wszystkie kandydatki, cała trzynastka bierze udział w wyborach Miss Foto, Miss Publiczności. Tak więc jeszcze wszystko może się zdarzyć. Wielkie brawa dla finałowej szóstki. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wielkie brawa dla pozostałych kandydatek. One też jeszcze walczą. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Przypominam, wszystkie biorą udział w głosowaniu w wyborach Miss Publiczności. Uwaga, zaczynamy prezentację finałową. Zapraszam. She's on your level, won't she's the kind of light to fall and take.
Proszę Państwa, na ten moment czekali Państwo 2 godziny, no to zaczynamy. Czas na wielki finał wyborów Miss Ziemi Michałowskiej 2014. Na początek proszę o brawa dla tych 13 pięknych, bardzo odważnych dziewcząt. Bardzo serdecznie dziękujemy i przechodzimy w tej chwili już do odczytania wyników. Zaczynamy na początek. Na początek zapraszam pana Pawła Kędzie. A przed panem Pawłem Kędzią chciałabym bardzo serdecznie przywitać, bo proszę państwa jest z nami, nie mogę pozwolić sobie na to, żeby nie przywitać pana Andrzeja Jackiewicza, dziekana zamiejscowego Wydziału Obrodnicy Społecznej Akademii Nauk. Witamy panie dziekanie, że jest pan z nami. Witamy. Trwał pan przez całą galę. Proszę państwa, przed odczytaniem protokołów pan Darek już się spieszy, żebyście się państwo dowiedzieli, a ja jeszcze mam jedną niespodziankę. Pan burmistrz, pan Jarosław Radacz ufundował dla wszystkich kandydatek, które biorą udział w tegorocznej gali, nie tylko upominki, ale także i nagrody. Ja zapraszam moich pomocników, którzy wręczą w tej chwili nagrody od pana burmistrza. Oprócz tych brawa, kochani, brawa, każda kandydatka otrzymuje nagrody, oprócz tych gadżetów, które są w tych torbach z pięknym naszym herbem Brodnicy, również są nagrody, które później kandydatki otrzymają. Proszę panie Darku. Bardzo serdecznie gratulujemy. No i teraz już panie Pawle, pan Paweł Kędzia, przedstawiciel gazety Nowości Brodnickie. Czas na dekorację Miss Czytelników Nowości Brodnickich 2014. Proszę państwa, uwaga, uwaga, no to co, mogę wszem i wobec ogłosić, że Miss Czytelników Gazety Nowości Brodnickie 2014 została Dagmara Majewska z numerem 8. Gratulujemy! Gratulujemy bardzo serdecznie, prosimy o wielkie brawa, to nasza pierwsza dzisiaj zwyciężczyni, no bo nie będziemy przytaczać procent, ale gratulujemy bardzo serdecznie, to ona dostała najwięcej głosów Miss Czytelników Gazety Nowości Brodnickie. Szarpa, oczywiście też nagroda. Gratulujemy! Wielkie brawa! Gratulujemy gazety, gratulujemy wygranej, oczywiście gratulujemy, dziękujemy też gazecie. No i proszę państwa, jako że jest to już absolutny finał, przechodzimy do następnej nagrody. Zapraszam pana Wojciecha Płotkę, naczelnego portalu LUE Brodnica, czyli udekorujemy teraz, wybierzemy Miss Internautów 2014. No i proszę państwa, pan Wojciech już jest z nami, no to ogłoszę państwu oficjalnie, że Miss Internautów 2014 została Urszula Łukaska z numerem 3. Gratulujemy! Tak zadecydowali internauci. Gratulujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy. Fajnie jest wręczać nagrody, prawda? Dziękujemy. Pan Wojciech Płotka już, że tak powiem, udekorował naszą kolejną zwyciężczynię. I proszę państwa, pozwolą państwo, że teraz zaproszę pana Wiesława Jankowskiego, właściciela Brodnickiej Telewizji Internetowej. Wielkie brawa do dekoracji Miss TV Brodnica.pl 2014. Zapraszamy do dekoracji, a ja już w tej chwili oficjalnie poinformuję państwa, że Miss TV Brodnica.pl 2014 została Jowita Glinka z numerem 7. Brawo, gratulujemy serdecznie. Wielkie brawa! Państwo widzieli te błyski, fleszy, to co tu się działo podczas różnych pokazów. No niestety, a może stety, nasi fotoreporterzy też mieli bardzo trudny orzech do zgryzienia. Oni wybierali, pracowali i teraz już zapraszam pana Roberta Bierwiaczonka, przewodniczącego jury Miss Foto, wyborów Miss Foto. Miss Ziemi Michałowskiej 2014, witam. I uwaga, to fotoreporterzy zgromadzeni tutaj zadecydowali, że Miss Foto Ziemi Michałowskiej 2014 została Wiktoria Jackiewicz, numerem 9. Miss Foto, proszę państwa. Miss Foto, no, fotoreporterzy. Okazja dla was. Gratulujemy bardzo.
Proszę, jakie profesjonalne podejście zasłużyła. Bardzo dziękujemy. I proszę Państwa, żeby nie przedłużać, wielkie gratulacje, wielki szacunek dla Państwa, że Państwo też tak dzielnie działali, Państwo też wybrali, a wybór był trudny. W związku z tym zapraszam Pana Wiesława Kalinowskiego, radnego Rady Miasta Brodnicy, czyli za chwilę udekorujemy Miss Publiczności Ziemi Michałowskiej 2014. To jest Państwa wybór. To Państwo zadecydowali o tym, ci, którzy są dzisiaj tutaj z nami w Brodnickim Domu Kultury. Zapraszam Pana Wiesława Kalinowskiego i wszem i wobec informuję Państwa, że Miss Publiczności Ziemi Michałowskiej 2014 została Maja Chwałek z numerem 11. To jest Państwa Miss, Miss Publiczności. No to droga publiczności. Jeszcze o brawa poproszę. Gratulujemy. I teraz, proszę Państwa, przekażę głos Pani Katarzynie Mietkiewicz, wicedyrektor. Proszę Państwa, napięcie rośnie. Ja zapraszam Pana Daniela Bandrowskiego do dekoracji drugiej wicemis. Ścisły, absolutny finał. A druga wicemis, proszę Państwa, została kandydatka z numerem 9, Wiktoria Jackiewicz. Gratulujemy. To już druga szarfa. Druga wicemis Ziemi Michałowskiej 2014. Bardzo, bardzo gratulujemy. Z 9, Wiktoria Jackiewicz. Brawa. Obrady były jawne. Jury wybierało i... Zapraszam Pana Leszka Waldowskiego, przewodniczącego jury, do dekoracji pierwszej wicemis. A pierwszą wicemis Ziemi Michałowskiej 2014 została kandydatka z numerem 10, Jagoda Paszota. Jagoda Paszota. Pierwsza wicemis Ziemi Michałowskiej 2014. Tak zadecydowało 12-osobowe jury. Jagodzie gratulujemy. Pierwsza wicemis. Wielkie brawa. Proszę Państwa, zapraszam na scenę Sandrę Szlązak, Miss Ziemi Michałowskiej 2013. Łaskawie panującą przez rok. Zapraszamy. Zapraszam na scenę Pana Krzysztofa Hekerta, wiceburmistrza Brodnicy. Proszę Państwa, Miss Ziemi Michałowskiej 2014 została kandydatka z numerem 7. Jowita Glinka. Miss Ziemi Michałowskiej 2014. Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy. To ona będzie panowała przez najbliższy rok. Korona została przekazana. Zapraszamy fotoreporterów Miss Ziemi Michałowskiej 2014. Jowita Glinka. Kandydatka z numerem 7. Gratulujemy. I zapraszamy na to miejsce, które jej się należy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa. I w ten sposób jesteśmy w absolutnym finale. To jest teraz minuta dla fotoreporterów. Państwa proszę o podziękowania dla tych pięknych, odważnych dziewcząt.